sobie jeszcze jeden temat. Temat finansów. Zaczniemy od psalmu 24, wersetu 1. Psalm 24, werset 1. Chciałbym, żebyście sobie te rzeczy notowali, bo one też dadzą wam bardzo szeroki obraz związany z pieniędzmi. Psalm 24, werset 1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i świat, i ci, którzy na nim mieszkają. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i świat, i ci, którzy na nim mieszkają. Wszystko należy do Boga. To należy do Niego. On to dał nam, ale On jest tego właścicielem. Zobaczycie, jaki to ma związek z pieniędzmi. A więc sam początek jest taki, że wszystkie dobra materialne należą do Boga. Dobra materialne są własnością Boga. Oznacza to, że pierwszą rzeczą, którą człowiek Boży musi zrobić w swoim umyśle, aby mieć pieniądze, to jest to, że się z pieniędzmi musi rozstać. Tu. Żeby mieć pieniądze, trzeba być wolnym od pieniędzy. Wolnym. W ogóle na wykładach biznesowych uczy się ludzi prostej rzeczy. Chcecie mieć pieniądze? Tak, chcę mieć pieniądze. To musicie być wolni w swoich umysłach od pieniędzy. Pieniądz nie może być dla was ważny. Pieniądz musi być przez was uznany jako narzędzie do osiągnięcia określonych celów. Tak się zaczyna robić biznes. Tak się zaczyna być bogatym człowiekiem. Paweł to ładnie mówi, kto używa tego świata, jakby nie używał. Kto używa tego świata, jakby nie używał. To się pięknie przekłada na każdy element, na przykład na małżeństwo. Jeżeli ktoś chce być szczęśliwy w małżeństwie, to pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, tak, to zrezygnować w swojej głowie, tak, myślenia pod tytułem, że mąż czy żona są moją własnością. I koniec. To jest początek. Żeby kochać, to trzeba kogoś uwolnić od samego siebie. Wtedy będziesz kochał i będziesz kochany. Rozumiecie? Wiecie, jak Bóg nas uwolnił od samego siebie? Dał nam wolną wolę. Uwolnił nas od samego siebie. Rozumiecie? Zobaczcie, co on zrobił. Uwolnił nas. Mówi tak, możecie robić, co chcecie. Panie, Panie, możemy zgrzeszyć, proszę bardzo. Panie, możemy się zabić o ścianę głową, możemy, proszę. I to jest wolność. To jest dopiero, zobacz, jaka to jest wielka miłość. Miłość, która nie mówi do ciebie, nie dam ci tego, nie dam ci tej możliwości, żebyś się zabił o ścianę. Miłość mówi tak, dam ci możliwość, żeby się zabił o ścianę, proszę bardzo. Oto ściana, oto wolna wola, wybieraj. Zobaczcie, co mówi, oto kładę gdzieś przed tobą, życie i śmierć. I on reklamuje, wybierz życie,
Ale jak nie chcesz, to nie wybieraj. To jest wolność. I żeby być bogatym człowiekiem, trzeba się uwolnić od chęci posiadania pieniędzy. Inaczej nie będziesz bogatym człowiekiem. Inaczej nie wiem, ile tych pieniędzy przez życie się będzie przewalało u ciebie i będziesz zawsze niezadowolony, niezaspokojony, niepełny. Zawsze. Zawsze ci będzie czegoś brak. Ale jak będziesz wolny, tak? To będzie zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Druga rzecz. Skąd pochodzi rękojmia posiadania pieniędzy? Drugi list do Koryntian 8:9. Drugi list do Koryntian 8:9. Mówi tak. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego zostali ubogaceni. Masz to z krzyża. Z krzyża należy ci się zasobność finansowa, tak jak należy ci się niebo, należy ci się zdrowie. Rozumiecie? Należy ci się, podkreślam to słowo, należy. Wielu chrześcijan boi się słowa należy. Ale powiem tak, Bóg nie robi ci żadnej łaski, że ci dał łaskę. Absolutnie. On dał i koniec. A rozumiesz? On nigdy jej nie odbierze. Dlatego powtarzam to, co powiedziałem wczoraj. Nie bądź żebrakiem. Nie żebraj u Boga. Nie żebraj o pieniądze. W ogóle już dzisiaj spokutuj z takiego myślenia, że będę się teraz modlił o zaspokojenie jakichś moich potrzeb. Nie. Od dzisiaj zmień modlitwy i zacznij się modlić w ten sposób. Ojcze, należy mi się z uwagi na to, co zrobił Jezus. Nie z uwagi na to, kim ja jestem po ludzku. Nie z uwagi na to, że ja jestem fajny, że ja ci służę, albo że jestem... Nie! Należy mi się, bo to Chrystus stał się ubogim, abym Jego bogactwem był ubogacony. Dlatego mi się to należy. Ja nie proszę, ja biorę. Tak się chodzi w wierze. Ja nie proszę, ja biorę. Ja nie mówię, Pani, proszę Cię, potrzebuję pieniędzy. Ja potrzebuję, Pani, zmiany statusu finansowego, statusu finansowego. Ja potrzebuję zmiany. Ja potrzebuję przełomu finansowego. Panie, nie. To jest fakt. Wiara opiera się na faktach Bożych. Pamiętacie, o czym uczyłem? Jest fakt, jest prawda jakaś. My wierzymy w tą prawdę, koniec, kropka, dziękuję uprzejmie. Tam nie ma co dodać. Rozumiesz? Kurtuazyjnie możesz powiedzieć poproszę, bo może jesteś kulturalny akurat. Ok? Ale serce syna bierze. Serce syna otwiera lodówkę i bierze sobie w ogóle kawałek kiełbasy, rozumiesz, masło, wyciąga z szafki chleb i nie żebra u stóp matki czy ojca o kawałek jedzenia. Tak robi serce dziecka. Tak robi serce syna. Tak? Dlatego musisz uznać, że należy ci się zasobność finansowa. Musisz w ogóle sobie w głowie to zrobić. Ja mam prawo do tego, aby kielich mój przelewał się. To prawo jest prawem z krzyża Golgoty. Tak jak mam prawo wyjść do nieba i mam prawo być zdrowy. Rozumiesz? Mam prawo do tego. Mam prawo do szczęścia. Mam prawo. Ja staję przed Bogiem i mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że ja mam prawo do bycia szczęśliwym. A potem się odwracam do diabła. Mówię, słyszałeś, mędo społeczna? Mam prawo do bycia szczęśliwym. Dlatego musisz się usunąć z mojego życia, diable. Bo ja mam prawo. Ja nie żebram.
Ja mam prawo mieć pieniądze. Musisz zmienić mentalność. Tu siedzi żebrak chrześcijański, tu siedzi żebrak. W głowie. Żebraczyna tu siedzi. Panie, tak niewiele mi potrzeba. Tutaj mam, Panie, taką rozpiskę. Tutaj muszę zapłacić tyle za czynsz, tyle za prąd. Tutaj muszę, tutaj. O, zobacz, Panie, taką listę mam. I to jeszcze jak do tego dodam 10%, bo do kościoła noszę 10%, Panie. To tak, o. I już jestem szczęśliwy. Chrystus mi wystarczy. To jest mentalność żebraka. Żebraczyna to jest. Żebraczyna. Nie. To tak jakby w ogóle człowiek był chory na różne choroby i powiedział, Panie, potrzebuję, żebyś mi uzdrowił nogę, rękę i jedno oko. Drugą nogą sobie będę powłóczył, z jednym okiem będę chodził, dam sobie radę, bo jest łaska dla mnie. Co jest łaska? Renta jest dla ciebie. Renta to się nazywa. Renta. Renta, a łaska to są dwa różne słowa. Rozumiesz? Renta ci się należy, jak będziesz miał nieczynną jedną nogę, jedną rękę i jedno oko. To na rentę jesteś. Ja bym sobie nie wyobrażał poprosić Pana Boga, rozumiesz, w ten sposób. Tak? Trochę potrzebuję tylko uzdrowienia w ogóle, żebym się tam doczłapał do ZUS-u. Tylko tyle, Panie, potrzebuję. Więcej nie potrzebuję. Nie, chcę być cały zdrowy. Nie zgadzam się, kurczę, na to, żeby mieć nawet odciski, okej? Okay? Nie mam na to zgody. I nie mam zgody na to, żeby mieć marne grosze w portfelu. Bo nie jestem dziadem kalwaryjskim, tylko synem królestwa. Jestem synem królestwa. Jezus miał na sobie takie ubranie, tak? O które rzucali losy rzymscy żołnierze, którzy naprawdę mieli dobry rząd. To znaczy, że ubranie Jezusa, tak? Było dla nich bardzo wartościowe. Dziś się liczy, że mogło kosztować nawet kilka koni. Skąd Jezus miał takie ubranko? Rozumiesz? No na pewno nie z Zary. Rozumiesz, o co tu chodzi? Nie z Zary. Ja mam z Zary. W tamtych czasach to zupełnie inaczej wyglądało. To było bardzo dużo warte. Byłem na spotkaniu kiedyś, byłem na różnych spotkaniach biznesowych, chrześcijańskich, ale tylko jedno miało moim zdaniem wartość dla mnie, jeżeli chodzi o konferencję biznesową. Byłem na spotkaniu z naszym bratem Peterem Danielsem. Jak ktoś z Was jest zainteresowany, zna angielski, to sobie to zapisz. Posłuchaj tego, co ten człowiek mówi. Ten człowiek dzisiaj ma prawie 90 lat, albo powyżej 90. Przyleciał do Polski raz. Raz był w Polsce. Z tego co ja wiem, był raz w Polsce. Przyleciał prywatnym samolotem z Australii. Szedł na nasze spotkanie. On wtedy miał 80, koło 80 lat. Taki dziadziunio. Wszedł, wziął mikrofon i mówi tak. Przyleciałem własnym samolotem na własny koszt. Sam sobie wykupiłem hotel, dlatego będę mówił, co będę chciał tutaj. I nie biorę od Was za to ani grosza. On mnie w ogóle rozwalił, ten fakt. Ja to dziś pamiętam, ja mam jego w ogóle płyty pokupywane. Rozumiecie? To jest tak namaszczony człowiek. Między innymi on na przykład opłacał kampanię Billy Graham'a. Rozumiecie? To tego rodzaju w ogóle człowiek. Jeden z najbogatszych ludzi świata. On miał, nie wiem czy dzisiaj działa dalej ta jego grupa w Izraelu czy nie, miał grupę naukowców, którą opłacał systematycznie i która badała różne dziedziny biblijne i robiła opracowane z tego. I ta grupa zbadała, pracowali nad tym bardzo długo, zbadali potencjalną wartość tego, co dostał Jezus przy urodzeniu. Tej mirry, kadzidła i tego złota. Wiecie, mi się zawsze wydawało, że to były jakieś takie, że oni tam mu przywieźli jakieś, wiesz, no coś mu tam dali symbolicznie, tak jak się daje coś symbolicznie. Okazało się, że tak nie jest. Okazało się,
że kiedy rodził się Boży Syn, to niebiański Ojciec wyposażył go do końca życia. To były wielbłądy z darami. Maria i Józef nie musieli w ogóle już pracować. Józef pracował tylko dlatego, bo praca uszlachetnia. Jezus był ustawiony na dzień dobry. Dlaczego? Bo taki jest Bóg. Kiedy zaczyna się Pismo Święte, widzimy, że zanim Bóg stwarza człowieka, co robi? Stwarza mu całe środowisko, w którym może żyć. Adam z Ewą wjeżdżają sobie do ogrodu i tam jest wszystko. Odpowiednia temperaturka, odpowiednie owoce, odpowiednie warzywa, rozumiesz, wąż na grilla, tylko że źle go potraktowali. Zamiast go zeżreć, prędzej to z nim pogadali. I sprawa się rypła. Jakby go zjedli normalnie, to było dobrze. Rozumiesz? Nie zjedli. Masz to z krzyża. Pieniądze masz z krzyża. Masz od Boga informację, że to ci się należy. Należy. I musisz przebudować swoją mentalność. Przebudować. Ja naprawdę, jak słuchałem tego Petera Danielsa, ja widziałem faceta z przebudowaną mentalnością. On mówi tak, kiedyś przekroczyłem szybkość. Zatrzymała mnie policja. Mówi, jeżdżę Rolls Royce. Zatrzymała mnie policja. I mówi tak. Przekroczył pan szybkość. A on mówi, no tak, mówi, przepraszam, mówi, przekroczyłem szybkość, nie powinienem tego zrobić. Ale mówi, wracam właśnie z telewizji. Miałem wywiad w telewizji. I ten policjant do niego mówi, a pan Daniel? A on mówi, no tak, 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 mówi. A on mówi tak, ten policjant, i co w tej telewizji tam pan mówi? Bo mówi, byliśmy zaciekawieni z żoną, wierzący człowiek też policjant. A on mówi, ten Daniel temu policjantowi taką rzecz. No zapytano mnie właśnie o tego Rolls Royce'a. I zapytano mnie, panie Daniels, słyszeliśmy, że pan ma tylko jedną parę butów. A on mówi tak. A dlaczego pan ma jedną parę butów? On mówi, bo ja mam jedną parę nóg. Mam takie prowadzenie wewnętrzne, że potrzebuję jednej pary butów. Ale pan ma też Rolls Royce'a. Czemu pan ma Rolls Royce'a? On mówi, bo jestem dzieckiem Bożym i mogę. Rozumiesz, o co chodzi? Mentalność milionera. Człowieka z drugiej strony absolutnie wyzutego, tak? Z próżności. Ja zobaczyłem takiego człowieka. Ja zobaczyłem człowieka. Mentalność milionera wyzuty z próżności. Ten policjant to usłyszał, mówi, no cóż mogę powiedzieć, panie Daniels, no proszę nie przekraczać szybkości, ale chcę panu powiedzieć, że jest pan moim idolem. Bo on taki jest właśnie. On jeździł, dzisiaj już nie jeździ, bo jest już staruszkiem, dzisiaj jeżdżą jego synowie, jego wnuki. Opowiadają o tym, jak chrześcijanin musi przerobić swoją głowę, aby mieć pieniądze. Bo to jest przerobienie głowy. Musicie głowy przemienić wasze. Żeby móc zarabiać pieniądze, trzeba głowę zmienić. Ponieważ my generalnie nie rozumiemy zasad. My myślimy, że ziemia należy do diabła i to diabeł nią kieruje. Rozumiecie? A my musimy wybłagać u Boga jakąś łaskę do tego, aby mieć pieniądze. A ziemia należy do naszego Boga, do naszego Ojca. A Ojciec ów, tak? Przez Jezusa Chrystusa otworzył nam absolutną możliwość i podstemplował, tak? Swoim stemplem informacje na ten temat, że możemy mieć wszystko, jeśli tylko będziemy chcieli. Możesz mieć wszystko, jeśli zechcesz, bo Chrystus już umarł, zmartwychwstał i poszedł do nieba. Pytanie, czy będziesz chciał? Pytanie, czy uwierzysz w te rzeczy? Czy przerobisz sobie głowę? Czy wyeliminujesz ten lęk przed małością? Przed wielkością. Że wyeliminujesz tą myśl, że jesteś maleńki, że nie możesz być wielki, że to jest niemożliwe, żebym ja był duży finansowo, żebym ja miał dużo pieniędzy. Kurczę,
Moi rodzice nie mieli dużo pieniędzy. Moi bliscy nie mieli dużo pieniędzy. Zawsze tylko widziałem ludzi, którzy harują po 12 godzin na dobę i zarabiają tyle, żeby na trumnę odłożyć. Tylko to widziałem całe życie. Mam takie doświadczenie. Mam takie doświadczenie. Rozumiesz, o co chodzi? Ja się chcę ci dzisiaj to rzucić. Czy ty w ogóle zaczniesz pracować nad tym? Bo to nie jest kwestia prób. Tylko to jest kwestia uwierzenia w zasady Boże. Masz to z krzyża. Zobacz. Piąta Mojżeszowa 8:18. Piąta Mojżeszowa 8:18. Mówi tak. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Pan ci daje siłę do zdobywania bogactw, a chrześcijanie mówią, ja nie potrzebuję bogactw. Ty. A Bóg mówi, ja ci daję siłę do zdobywania bogactw. Może byś chciał zdobyć jakieś bogactwo, mówi Bóg. Może byś chciał. Daje ci siłę do tego. Czyli zobacz, co to jest. To jest coś, co ty masz. Jeżeli ty jutro wstaniesz rano i powiesz, Panie Boże, ja mam siłę do zdobywania bogactw, to się zacznie inny przedział. Ja mam siłę do tego. Ja mam możliwości, ja mam Ducha Świętego. Ja mam kierowanie. Ja wierzę, Boże, w twoje projekty. Ja wierzę w twoje koncepcje we mnie. Ja wierzę, że ludzi już do mnie posyłasz, którzy będą mi pomagać zdobywać bogactwa, bo ja jestem powołany do zdobywania bogactw, bo ty powiedziałeś do mnie, że ty potwierdzasz swoje przymierze ze mną. Rozumiecie te rzeczy? Zobaczcie. Wiecie, ile nam przez lata włożono sieczki do głowy? Nam włożono do głowy, że nieposiadanie zbyt dużo pieniędzy to cnota. Powiedzieli, nie miej za dużo, bo jak będziesz miał za dużo, to jeszcze cię to zwiedzie. Zobacz, ile tu o bogaczach jest napisane. Rozumiesz, biada bogaczom i innym. Ja mówię, fajnie, żeby ludzie całą Biblię czytali, cholera. I ja bym chciał, żeby ludzie całą Biblię czytali. Tak na przykład postanowili, teraz na Sylwestra, Nowy Rok przychodzi, że będę od tego roku czytał całą Biblię. I pójdę do psychiatry. No. Przykład w ogóle. Masz siłę do zdobywania bogactw. Pieniądze zdobywasz pracą na podstawie łaski. Czyli ty musisz uwierzyć, że jesteś w stanie działać finansowo w taki sposób, że będziesz miał pieniądze w takiej ilości, która jest nie tylko potrzebna do tego, aby zaspokoić twoje życie i uczynić ciebie szczęśliwym, ale żebyś mógł tymi pieniędzmi szerzyć Królestwo Boże. Rozumiesz? Ty musisz uwierzyć, że nie to, że to jest coś takiego, że ja muszę teraz nie wiadomo na to czekać. Nie. Ja mam siłę, ja mam koncepcję i teraz ja jestem w centrum tego całego interesu. To ja to zrobię. To nie zrobi tego za mnie Heniek z poczty, rozumiesz? Ja to zrobię. To ja to zrobię. Bo to ja mam Ducha Świętego. Ja jestem wystarczający do tego. Mój umysł jest wystarczający. Ten Peter Daniels powiedział do swojej żony, mówi do niej tak, kochanie, jeśli umrę, a będzie już możliwy przeszczep mózgu i będziesz chciała mnie jeszcze trochę pooglądać i zdecydujesz się, żeby mi przeszczepić mózg, to błagam cię, nie przeszczepia mi mózgu chrześcijanina. Rozumiesz? Nie rób mi tego, kochanie. Wiecie dlaczego? Bo synowie tego świata są przepiglejsi niż synowie królestwa, powiedział Jezus i złapał się za twarz.
On nie chciał mózgu chrześcijanina, bo wiedział, że większość chrześcijan to niedorajdy życiowe. Utracjusze, cierpiętnicy, załamani nerwowo ludzie, w których nie ma grama wiary. Mają tylko tyle wiary, żeby do nieba wejść. Tyle im starczyło, żeby je przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela i tak idą, człowieku. Jedna ręka nie działa, jedna noga nie działa, jedno oko nie działa, ale idą. Proszę Ciebie, idą! Z rentą. Mnie to mierzi. Rozumiecie? Mnie naprawdę to mierzi. Dlaczego? Wiecie, dlaczego mnie to mierzi? Ponieważ, kurczę, to jest ludzie nasz dom. To jest nasze królestwo. Upodobało się Ojcu dać nam królestwo. To jest nasze królestwo. To nie jest czyjeś królestwo. To nie jest czyjeś królestwo. To nasze królestwo. To nasi bracia i siostry. To nasi krewni według ducha. Nie potrafią żyć na tej ziemi. Żebrają u panów tego świata. I to mnie mierzi. Rozumiecie? To mnie boli. Bo widzę w ogóle, że mamy potężne możliwości. Mamy Ducha Świętego. Ludzie nie mają Ducha Świętego. Ludzie nie mają Ducha Świętego. I lepiej sobie finansowo radzą niż chrześcijanie. Bez Ducha Świętego. Rozumiesz? Odłożą parę groszy, za 2000 kupią stary samochód, rozumiesz? Pójdą, wezmą kredyt obrotowy, rozumiesz, w wysokości 10 tysięcy złotych, a 10 tysięcy złotych to się daje, proszę Ciebie, ja nie wiem, to komu nie daje się, czego rencistom się daje 10 tysięcy złotych. Wezmą 10 tysięcy złotych, pójdą na kupio pietruszki, człowieku, marchwki, staną, proszę Ciebie, na rynku sprzedadzą, zarobią 15% więcej, tak robią, rozumiesz, za 10 razy dom stawiają. A chrześcijanie się drapie po tyłku, mówi, nie ma co chodzi. On nie wie, o co chodzi. Chodzi, żeby kupić stary samochód. Tak? Stary samochód trzeba kupić. I pietruszką zacząć handlować. Z wiarą. To trzeba zacząć robić. To, co robią ci ludzie bez Ducha Świętego. Synowie diabła. Stawiają domy z pietruszek. Rozumiesz? Z papierów toaletowych i z mąki. A chrześcijanie mówią, ciekawe, gdzie mnie Pan prowadzi. Jakie mam objawienie od Pana. Nie zrobię nic, jak mnie Pan nie poprowadzi. I koniec. No i to mu powiesz teraz. Ja powiem, pohandluj pietruszką. A on mówi, jeśli będę miał wewnętrzne przekonanie. No pewnie, oczywiście. 100%. Sam Cię tego uczyłem. Jasne. Kocham Cię. W ogóle, kosz nie dzwoń do mnie. Ja i tak mam w ogóle napiętą sytuację emocjonalną. Szok! Ja do ludzi mówię tak, wiesz co, mam taki w ogóle pomysł, taki dodam do tego nauczania o prowadzeniu Ducha Świętego. To mówię tak, zaryzykuj z tym starym samochodem, tak? Zaryzykuj z tym kredytem obrotowym, tak? I czekaj na wewnętrzne przekonanie, handlując pietruszką. Okej? Nic nie stracisz! W razie tego samochód sprzedasz na szrot, rozumiesz? 10 tysięcy to odsetki są żadne, rozumiesz? A z pietruszki nagotujesz, proszę Ciebie, zupy na kościół domowy. Nie domowy, tylko uliczny. Nasi będą mieli zupę. I wszystko będzie pięknie, rozumiesz, o co chodzi, ja nie mówię, będę klaska. Lub tak, co Ci zależy? Wiele nie stracisz. Ale może będzie tak, że pietruszka Ci zacznie iść. I ziarko do ziarka i zbierze się miarka. Rozumiesz? I wtedy, proszę bardzo, szukaj objawienia głębszego. Tak? Miej na czynsz, miej na życie, tak? Siej w królestwo i szukaj Bożego prowadzenia co dalej. Niech Ci Bóg błogosławi. Pieniądze zdobywamy pracą na podstawie łaski. Musicie wierzyć, że Bóg dał Wam siłę do zdobywania bogactw. On dał Wam siłę. Możliwości. On dał Wam absolutnie wszystko, co jest potrzebne. Ja naprawdę bardzo przekonuję ludzi, tłumaczę im i ludzie, oni coraz bardziej łapią. Krok po kroku ludzie to łapią. Ale jest to naprawdę ciężkie, żeby się z tym przebić, wiecie? Bo ludzie żyją w takiej mentalności w ogóle biedaka, takiej mentalności małości. Tak niewiele mi potrzeba. Przecież jest napisane, że poprzestawajcie na tym, co posiadacie. No ja już nie mam argumentów. Ja już nie mam argumentów.
Bo dla niego jest ważniejszy werset: poprzestawajcie na tym, co posiadacie, niż to, że Chrystus stał się ubogi, jego bogactwem jesteśmy ubogaceni i to, że Bóg błogosławi pracę naszych rąk. Rozumiesz? To dla niego tamto jest istotniejsze. No i co ja mam sobie wybrał? On sobie wybrał. Że ma prawo. Każdy ma prawo kupić Biblię. 90 zł kosztuje. Zasobność finansowa jest nam dana przez Boga z dwóch powodów. Kaznodziei Salomona 5,18. Masz pierwszy powód. Kaznodziei Salomona 5,18. Również Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie. Jest to dar Boży. Dlaczego masz mieć pieniądze? Żeby się nimi cieszyć. Żeby się radować pieniędzmi. W ogóle wiecie, że w Izraelu to się nie odprowadzało jedne dziesięciny. To my się tak wyłapaliśmy sobie, że to jedno dziesięcinę się dawało. Oni tak nie robili. Było kilkadziesięciu. Jedna była dla kapłanów. Ale była druga dziesięcina. Drugą dziesięcinę Duch Święty kazał odkładać ludziom. Dlaczego? Żeby mogli sobie za odłożone pieniążki raz w roku pojechać tam, gdzie się składało ofiarę w ówczesnym czasie i co zrobić sobie? No urlop. Bal. I jest napisane, nakupisz sobie dobrych mięs, wystałych win i będziesz się bawił przed moim tronem. Tego już nie pamiętają chrześcijanie. To im już uciekło. Bóg im kazał odkładać drugą dziesięcinę po to, żeby byli szczęśliwi. Rozumiesz? Bóg nigdy nie chciał dla człowieka tego, aby człowiek się zajechał. Rozumiesz? To nie jest zamysł Boży, by się zajechał człowiek. Rozumiecie? To nie jest zamysł Boży. Gdyby błogosławieństwem było to, żeby się zajechać, rozumiesz? No to w ogóle masochizm byłby cnotą. A tak nie jest. To jest patologia. A druga rzecz, opisana w drugim liście do Koryntian 9,8. Drugi list do Koryntian 9,8. Specjalnie wam to czytam, bo chcę, żebyśmy usłyszeli te wersety. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze, 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 zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie, hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. Rozumiecie? Podkreślcie sobie zawsze, hojnie. O to tu chodzi. A więc pieniądze mamy mieć, aby nas uszczęśliwiały i abyśmy nimi uszczęśliwiali innych ludzi. Po to mamy mieć kasę. Musimy być od niej wolni w swojej mentalności. Ona nie może być dla nas czymś, na czym my skupiamy się w ten sposób, że jest ona jak Bóg. Usuwamy w ogóle ją z tronu naszego życia. Uznajemy, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a więc wszystko, co na tej ziemi jest, jest do naszej dyspozycji, bo ziemia została nam dana, prawda? Uznajemy, że wszystko mamy z krzyża i tam jest kropka na i postawiona, czyli nie błagamy, nie klęczymy pół życia przed Bogiem, żeby mieć na czynsz i na rachunki, tylko odważnie, z wiarą uznajemy, że nam się należy bycie bogatym. Tak? Nam się to należy. Uznajemy, że posiadamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby zdobywać bogactwa, czyli nie kombinujemy, nie oczekujemy pół życia, aż nam spadnie jakiś cud z nieba, tylko przez wiarę
ogłaszamy, że jesteśmy twórczy, kreatywni, usuwamy demoniczne siły z naszej drogi, ustanawiamy ludzi, którzy nam pomogą, powołujemy ich, ustanawiamy przychylność ludzi, odrzucamy ludzi przewrotnych i złych, którzy nam przeszkadzają, rozumiesz? Czyli co robimy? Wierzymy o to z krzyża. Ala? I mamy świadomość, że to nas będzie uszczęśliwiać. Ludzie mówią, pieniądz szczęścia nie daje. Ja mówię, no na pewno. No na pewno nie daje pieniądz szczęścia. Na pewno nie. Wiecie, co to są slogany w ogóle ludzie? Szczęście to jest w ogóle bardzo szeroki aspekt. To jest bardzo szeroki aspekt. Ja rozumiem, że my możemy teraz sobie tu pofilozofować. No wiesz, ale też miłość jest ważna. To wszystko jest ważne, to nie o to chodzi. My nie mówimy o tym teraz, co jest ważne, czy co jest ważniejsze. Mówimy o tym, tak, że mieć cash. O tym mówimy w ogóle. I z tego nie trzeba w ogóle rozwadniać. To naprawdę, jak będziesz miał dużo pieniędzy, to nie spowoduje, że będziesz mnie kochał. Gwarantuję ci. Ale jak będziesz miał rajster kasy w portfelu, rozumiesz, o co chodzi? To będziesz mógł zrobić rzeczy, których nie możesz zrobić dziś. Ok? Coś wam przeczytam. Księga Kaznodziei 10:19. Kaznodziei Salomona. Księga Kaznodziei Salomona 10:19. Pieniądz umożliwia wszystko. Czy tu jest napisane, że chrzest w Duchu Świętym umożliwia wszystko? Nie. Czy tu jest napisane, że dary duchowe umożliwiają wszystko? Nie. Pieniądz umożliwia wszystko. Zgódź się z tym i się nie buntuj przeciwko temu. Nie buntuj się w sobie. To jest prawo Boże. Jak będziesz miał rajster pieniędzy albo pełne konto, tak? To będziesz mógł pomagać sierotom. Rozumiesz? To będziesz mógł założyć dom dziecka. To kupisz sprzętu za 20 tysięcy na ulicy. To wynajmiesz salę dla kościoła za 10 tysięcy miesięcznie. Rozumiesz? To będzie cię stać na to, żeby pozakładać strony internetowe. To będziecie stać na to, żeby założyć stację telewizyjną. Rozumiesz? Będziecie na to stać. Będziecie stać na to, żeby mieć radio. Nie marzy się wam to, że każdego dnia siadamy przed kamerami i głosimy Chrystusa i ten kraj nas musi słyszeć. Bo mamy stację telewizyjną. Nie chcielibyście mieć stacji telewizyjnej. Ja bym chciał mieć stację telewizyjną. Ja bym chciał mieć stację telewizyjną. Ja bym chciał mieć stację radiową. Ja bym chciał, żeby ludzie z tego zespołu, tak, mieli swoje cykle nauczeń w radiu. Ja bym tego chciał. Rozumiecie? Ja bym chciał zbudować dom, gdzie powstawiamy łóżka i będą nam przynosili ludzi jak do hospicjum, a my tam będziemy ich uzdrawiać. Ja tego chcę. Chcesz tego? Musisz mieć pieniądze, żeby ten dom postawić. Pieniądz umożliwia wszystko. Pieniądz umożliwia wszystko. Ale jak masz dziada w głowie, jak masz dziada, a nie króla, rozumiesz? To myślisz jak dziad. Jak masz egocentryka w głowie, to myślisz jak egocentryk. Interesuje cię tylko własny kawałek podłogi. Ale mnie nie interesuje własny kawałek podłogi jedynie. Jakby mnie interesował własny kawałek podłogi, tak? To na pewno nie robił tego, co robię teraz. A ja naprawdę uwierzyłem w to, że pieniądz umożliwia wszystko. I dlatego chcemy, aby ludzie mieli pieniądze. Rozumiesz? Żeby ludzie mieli pieniądze. Wiecie, ile kosztuje zrobienie kampanii? Na przykład mówimy, o, będziemy głosić na stadionach. Wiesz, ile kosztuje wynajęcie stadionu? Pan da, gówno da. Rozumiesz? Taka jest prawda.
Ewangeliści jeżdżą do Afryki i mają w neseserach po 100 tysięcy dolarów na łapówki. Rozumiesz? Jadą do Afryki. Wchodzą do kacyka odpowiedzialnego za jakiś kraj, jakiegoś pana generała czy jakiegoś innego bydlaka. Rozumiesz? I mówią tak. 100 tysięcy papierów i rozbijamy nasz namiot ewangelizacyjny. Pasuje? Tak to działa. Mało duchowe, co? Ale tak to działa. Nie dałbyś łapówki 100 tysięcy dolarów za ewangelizację, żeby przyprowadzić do Jezusa 5 tysięcy ludzi, bo ja bym dał. Rozumiesz mnie? Ja bym dał. Ja bym zbierał na to pieniądze, ja bym dał 100 tysięcy dolarów, żeby przyprowadzić parę tysięcy ludzi do Jezusa. Ja bym dał. Zapłaciłbyś za wykupienie kogoś, kto siedzi w więzieniu, w ogóle za głoszenie Ewangelii? Jakbyś się dowiedział, że za 100 tysięcy dolarów jesteś w stanie wyprowadzić w ogóle misjonarzy, którzy siedzą w Pakistanie w pudle i czekają na karę śmierci. Zrobiłbyś to? Peter Daniel zrobił. Jak w Pakistanie ustanowiono rządowo, tak, że jest oficjalny zakaz publicznego głoszenia Ewangelii. A on miał wtedy tam bardzo dużo nieruchomości. Miał swoje fabryki. On się umówił z prezydentem. Pojechał do prezydenta. I powiedział do niego tam. Posłuchaj mnie. Albo zmienisz ustawę. Albo w ciągu 2 tygodni wyprowadzam wszystkie aktywa z Pakistanu. Zawijam się stąd. Rozumiesz? Steroryzował prezydenta Pakistanu. Czym? Kasą. Bo kasa umożliwia wszystko. I teraz posłuchaj. Prezydent w ciągu 2 tygodni spowodował, że została wycofana ta ustawa. Rozumiesz? Przez to, że miliony zadziałał. Pamiętacie, kto pierwszy przyszedł do Piłata po ciało Jezusa? Biznesmen. Przyszedł, wyłożył cash i powiedział, zabieram Jezusa. Pieniądz umożliwia wszystko. Nie możemy myśleć w małych, króciutkich kategoriach dziada. Bo są króciutkie kategorie. Pokutować trzeba z tego, rozumiecie? Z takiej mentalności. Aby móc przyjąć błogosławieństwo finansowe, musisz powalić przeciwności, które blokują cię przed zasobnością. Musisz je powalić. I powiem ci, od czego musisz zacząć. Po pierwsze, brak poznania na temat obfitości. To jest pierwszy Goliat. Ludzie myślą, że muszą mieć niewiele. Rozumiesz? Po drugie, niedowiarstwo. Chrześcijanie nie wierzą, że mogą mieć pieniądze. Ty musisz wierzyć, że możesz mieć pieniądze. Po trzecie, niechęć bycia bogatym. Mnóstwo chrześcijan mówi, ja nie chcę być bogaty. Nie chcę. Mnie ręce opadają. Mówi, ja nie chcę. Nie możesz nie chcieć być bogatym. Bo to w ogóle jest nieprofesjonalne. Ty bądź bogaty i ty wcale nie musisz za te pieniądze żyć, jak nie chcesz. Chcesz żyć za 1000 zł, to zarabiaj 10 tysięcy i 9 tysięcy wpompuj w królestwo. I dalej będziesz miał niesamowitą satysfakcję życia za 1000 zł, rozumiesz? A na w królestwo włożysz 9 tysięcy. I super! Niech ci Bóg błogosławi! Jak ty lubisz żyć za 1000 zł, naprawdę fajnie, ale zarób dychę i 9 właduj w królestwo. Po czwarte, kompleksy. Chrześcijanie mają kompleksy, uważają, że oni się nie nadają do pewnych rzeczy. Ja się nie nadaję, ja nie mam wykształcenia, ja się nie nadaję. Nadajesz się. Właśnie ty się nadajesz. Nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego, ja się nie nadaję. Nadajesz się. Rozumiecie? Następnie, lęk przed zmianami. To jest dramat dla chrześcijan. Już mam to. Już trzymam to. Już tego nie zostawię. Bo mam.
Pamiętaj, złota zasada biznesu. Dobre jest wrogiem lepszego. Przeklnij w twoim życiu to, co jest małe, a przyjdzie wielkie. Przeklnij to. Przeklnij małość, aby przyszła wielkość. Nie budź się na małość. To tak jak bycie urzędnikiem Bożym, zgadzam się na to, żeby przyprowadzić do Jezusa jednego człowieka w roku. No który ewangelista pomyśli w ten sposób? I modli się. Panie, proszę Cię, jednego człowieka. Jednego człowieka. Teraz zdejmuję łuski, zrywam z jednego człowieka w roku. Przecież ewangelista idzie i w ogóle mówi, ja chcę masy ludzi. Masy. To samo musisz zacząć robić na poziomie finansowym. W ogóle ja chcę pieniędzy. Chcę. Bo mam takie samo prawo do tego, aby chcieć, aby się ludzie nawracali. Mam takie samo prawo do tego, aby chcieć mieć pieniądze. Następnie to jest lęk przed ryzykiem. Ludzie się boją. A co będzie, jak mi nie wypali? Wezmę kredyt obrotowy i mi nie wypali. Ja mówię, człowieku, no a co, no, dlaczego ty od razu robisz założenie, że ci nie wypali? Peter Daniels mówił tak, bankrutowałem kilka razy, do dna. Moja żona, a wszędzie z żoną jeździ, taka siedziała też staruszka, taka z nim. W ogóle nie wyglądała na żonę milionera. On mówi, moja żona już do mnie mówiła, Peter, może ty się nie nadajesz do tego. Może ty byś się na etat poszedł. Zobacz, mówi, znowu mamy zero. A on mówi tak, kochanie, nie rozumiesz do końca charakteru mojej służby. Ja jestem milionerem. A ona mówiła, Peter, ty jesteś utracjuszem. Ty nie masz pieniędzy. I ja nie mam pieniędzy przy tobie. A on mówi, nie, nie, kochanie, mylisz się. Ja jestem milionerem. Ja już mam nowy pomysł na biznes. I mówi do niej tak. Będę sprzedawał farby. A ona mówi, Peter, ty jesteś daltonistą. On był daltonistą. Ty widzisz tylko szarości. A on mówi, kochanie, ja już się modliłem do mojego Boga. I ja już wiem, co mam zrobić. Ja się modliłem, żebym zapamiętywał kody kreskowe. On nie miał wiary o to, aby wyjść z daltonizmu, a miał wiarę o to, że zapamiętywał na farbach kody kreskowe. Rozumiecie? Umysł milionera. I zaczął sprzedawać farby. Taki był, taki jest. Lęk przed ryzykiem to wielki wróg posiadania pieniędzy. Musisz ryzykować w życiu. Ryzykuj! Rozumiesz? Poczucie bezpieczeństwa to jest w Chrystusie. W Chrystusie. A nie w czymś innym. W Chrystusie mamy poczucie bezpieczeństwa. Tam mamy go szukać. Następnie niechęć rozwijania się. Ja nieraz do ludzi mówię, rozwijaj się. A on mówi, ja mam Ducha Świętego. No i co mu powiesz? No. I on ma Ducha Świętego. Ja mówię, rozwijaj się. Kształć się, rozwijaj się, ucz się czegoś, co przyniesie tobie sukces. Ucz się. Nie mam czasu, ja będę służył. Służ, ale ucz się. Znajdź coś, tak, co możesz sobie rozwinąć. Rozwin talent, zacznij zarabiać na tym talencie. Kształć się. Następnie niewiedza gospodarcza. Wielu chrześcijan myśli, że jak mają Ducha Świętego, tak, to oni się w ogóle nie muszą rynkiem interesować. To jest nieprawda. Człowiek mądry to człowiek, który zna rynek. On wie, co się sprzedaje, jak działa, gdzie można zadziałać, jak... Rozumiesz, o co chodzi? Żydowska mentalność. Taniej kupić, drożej sprzedać. Po prostu. Nie zastanowiłeś, dlaczego w ogóle Żydzi są najbogatszym narodem świata?
Weźcie się, zastanówcie. Oni przyjęli proste metody, proste zasady. Proste zasady. Normalne biblijne zasady. Wszystkie książki coachingowe powstały na podstawie tej starej książki. Rozumiecie? Wszystkie książki coachingowe mniej lub więcej wzięły z Biblii. Tak? Następnie lenistwo. Masa chrześcijan uważa, że lepiej jest po prostu odpocząć. Strasznie zmęczony naród chrześcijan. Następnie chciwość. Jak już w ogóle myślą, że coś mają, tak? No to już Pana Boga za nogi złapaliśmy. Już trochę mamy. Tak? I chciwość rozwala ludzi. Z chciwością się na początku człowiek musi rozprawić. Usuwając pieniądz ze swojej głowy. Następnie złe gospodarowanie finansami. Czyli problemy z priorytetami i złe zarządzanie. To też jest zmora chrześcijan. Po prostu zmora. My nieraz mówiliśmy, tłumaczyliśmy komuś, słuchaj, doradź się kogoś. Niech ktoś ci pomoże w tym, co robisz. Nie, ja mam Ducha Świętego. Tak? No i potem go wyciągasz z kanału, bo ma Ducha Świętego. A księgowa kosztuje 450 zł. Normalna ze świata córka diabła, człowieku, rozumiesz, pomoże ci w tym, żebyś nie wpadł w szambo. Nie czytałeś pisma? Jest napisane, że fachowcy mogą służyć u królów. U królów. Jak to jest fachowcem, tak, to idę do fachowca. Duch Święty cię nauczy rozliczać podatki. W tym kraju jest tak popieprzony system podatkowy, rozumiesz, że tu się Duch Święty może pomylić. To jest księgowa potrzebna. Księgowa. Rozumiesz? Księgowa. Ja mam matkę księgową. Moja matka jest księgową. Jak ja patrzę, co ona robi, rozumiesz, o co chodzi, to ja wolę zmartwych wskrzeszać. Ja mam więcej wiary do wskrzeszania zmartwych i do tego, co ona robi z tymi papierami tam. Rozumiesz? To jest klops na wiankach. Co to w ogóle jest za system podatkowy? W jakim my żyjemy? Człowieku. To już co mądrzejszy człowiek, to w tym kraju przestaje firmę zakładać, na Malcie zakłada, bo na Litwie. Człowieku, lepiej założyć teraz firmę niż w Polsce. Tak? Tak jest w Izraelu, jest człowieku, mniejsze podatki są niż w Polsce. Człowieku. 17% VAT-u jest. No. Tak? A u nas 22, zrobili 23 teraz człowiek. VAT. Następnie zły język. Chrześcijanie mówią źle w sferze finansowej. Cały czas mówią nas w systemie małości, w systemie braku, w systemie potrzeby. Rzadko się słyszy ludzi, którzy systematycznie mówią w ramach sukcesu. Rzadko. Następnie poruszanie się poza objawieniami. Wielu ludzi, kiedy już ruszy w coś, tak, to zapomina, że Duch Święty bardzo chce brać w tym udział. On cię będzie prowadził. Ludzie, Duch Święty doprowadzi nas naprawdę do każdego biznesu. Jak tylko będziemy chcieli. On jest po naszej stronie w tym temacie, rozumiecie? Po naszej stronie. I następnie położenie miłości w dawcy. Przełożenie miłości z dawcy na dar. Czyli tak naprawdę pokochanie pieniędzy. Wielu się na tym poślizgnęło, kiedy już zaczęli zarabiać, zaczęli mieć kasę, to zaczęło im odwalać. Rozumiesz? Ale jak twoje serce jest skierowane na dawcę, nie na dar, to ci nigdy nie odwali. Nigdy ci nie odwali. Zawsze tak jak Peter Daniels powiesz, proszę ciebie, mam jedną parę butów, mam jedną parę nóg. Ale mam Rolls Royce'a, pomogę, bo jestem synem królestwa. Rozumiesz? I teraz tak. Księga Malachiasza 3, 10, 11. Malachiasz 3, 10, 11.
Przyniesie całą dziesięcinę do spichlerza, był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzy okien niebieskich i nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Dawanie sądzi twoje posiadanie. Dawanie jest sędzią w naszym życiu. To, czy dajesz, tak, sądzi twoje finanse. To sądzi ciebie. Pamiętam, ja byłem mistrzem świata w podbieraniu pieniędzy bożych. Już mówię, jak doszedłem do tego w ogóle fachu. To było lata temu, zanim jeszcze mieliśmy służbę naszą i pracowałem sobie tuż po nawróceniu i odkładałem sobie pieniądze na kościół w kopertę. I tam było napisane dziesięcina, czy tam dziesięciny, już nie pamiętam, że napisane. I tam odkładałem. I zawsze raz w miesiącu przynosiłem to do kościoła. Miałem tam pensję, miałem też jakieś inne jakieś rzeczy, które sobie robiłem, jakkolwiek. I któregoś razu jakoś brakowało mi na coś. Nie było tego końca miesiąca i tak sobie przypomniałem o tej kopercie i mówię, to pożyczę od Pana. I kurczę, mi weszło w nawykę. Potem miesiąc po miesiącu, kurczę, zawsze miałem coś takiego, że miałem jakiś brak. Gdzieś mi nie stykało. Rozumiecie? Coś mi tam nie przemknęło. No ale zawsze wiernie odkładałem od początku, no także zawsze miałem z czego pożyczyć później. Kiedyś tak sobie pomyślałem, że znowu pożyczę i słyszałem taki cichy szept wewnątrz mnie, a kiedy oddasz? Słowo honoru. Ja w ogóle mówię, nie, tam w ogóle wiesz, no roi mi się, no w ogóle w życiu do ciebie nie powie tak Bóg, nie? No nie powie ci Bóg, kiedy oddasz. Ja wtedy, zaczęliśmy wtedy placówkę kościoła Spichlerz. Czyli byliśmy generalnie administracyjnie pod Spichlerzem i nasz pierwszy kościół otworzyliśmy z ramienia Spichlerza w Warszawie, w kościoła. Jak ja już nabrałem takiej rutyny w tym podbieraniu, pamiętam tych pieniędzy, siedziałem sobie. I to była sobota, ja to jak dziś pamiętam, słuchajcie. To już było po tym szepnięciu cichym, minęło jakiś tam czas, ja już nie wiem ile tam minęło. A ja sobie dalej podbierałem i siedziałem sobie w fotelu i czytałem właśnie ten fragment. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. A ja w ogóle wiem. Usiadłem i się skuliłem w ogóle, wiesz, w tym fotelu. Rozumiecie? Ja sobie uświadomiłem, co ja mam w głowie. Chodzi o to, że dawanie, tak, to jest nieodzowna forma wzrostu finansowego. Luther powiedział, że ostatni nawraca się portfel. Jak się portfel nawróci, to już cały człowiek nawrócony. Masz mieć, aby być szczęśliwym z tego powodu, że masz i dawać. Dawanie to powinno być drugie imię chrześcijanina. Ja daję. Daję, jestem dawcą. Tak Bóg pokochał świat, że dał. Dał. Rozumiecie? W miłości się daje. Daje się. I co jest istotne? Motywacja. Motywacja, nie odczucia, nie to, jak ja czuję, tylko motywacja. Pytanie, czy ja jestem świadomy tego, że dawanie, tak, jest wyrazem miłości. Jeżeli ja nie jestem świadomy, tak, no to nie wiem, trzeba mnie uwolnić od demonów, trzeba na przykład na terapię mnie skierować, trzeba w ogóle mi zrobić, nie wiem, lobotomię. Coś trzeba mi zrobić. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał. Każdy z nas został uratowany
Przez to, że Bóg dał nam swojego Syna. Dał nam. Miłość daje. I pieniądze się daje. Po to masz mieć pieniądze, żeby hojnie ułożyć na każdą dobrą sprawę. A więc masz mieć mentalność człowieka, który ma mieć pieniądze i masz mieć mentalność dawcy. Tak to działa. To jest takie połączenie w nas. Rozumiesz? Nikt ci nie zabrania mieć Rolls Royce'a. Nikt ci nie zabrania mieć pięknego domu. Miej. Niech ci Bóg błogosławi. Bardzo fajnie. Będę miał gdzie nocować. Super. Ale dawaj. Rozumiesz? Dawaj. Żyj na wysokim poziomie, jak chcesz. Ale dawaj. Ten Peter Daniels zapytał nas tak, mówi tak. A tam wiesz, liderzy, pastorzy, tam takich jak ja wtedy, to było niewielu, nie? Większość to było to tak dla takich, no liderów, pastorów, taka to była konferencja. My tam pojechaliśmy z chłopakiem, no i... Słuchajcie, i on mówi tak. Kto z was chciałby być milionerem? No to wiesz, się latą w górze. A on mówi tak, ile pieniędzy przynosicie do kościołów swoich? Ile? Mówi, bo ja oddaję 40% swoich dochodów do mojego kościoła. 40% dochodów do mojego kościoła oddaję. Rozumiecie? Chcecie być milionerami? Idźcie za moim przykładem. Mówi, ostatnio, bo on walutą się zajmuje. On robi waluty dla krajów. Ma taką firmę, która na przykład wynajmuje jakiś kraj i on bije walutę dla tego kraju. To jest w ogóle jedyna rodzina na świecie, która ma swoją walutę. Oni mają swoją walutę. Mają złote monety z Abrahamem bite. To jest waluta rodziny Danielsów. I słuchajcie, i on mówi, ostatnio byłem w fabryce, i patrzę, srebro leży. Bo tam ze srebra były wite monety, nie? I zobaczyłem te srebro i mówię, a czemu nie? I przyniosłem 5 kilo srebra mojemu pastorowi. 5 kilo srebra mu przyniosłem. A on mówi, co to jest? A ja mówię, srebro. A on mówi, przyniosłeś mi tyle srebra? Mówi, co mam z tym zrobić? On mówi, ja nie wiem, mówi, no włóż skarpetki, postaw przy doniczkach w ogródku. Masz. Wiesz, o co chodzi? Masz. Bo ty jesteś moim pastorem. Masz 5 kilo srebra. W ogóle chcę, żebyście zrozumieli, o co kaman w tym wszystkim. Jak to działa w ogóle. Kiedyś Derek Prince wchodził do jednego kościoła i mówi, ktoś go podszedł do niego, uścisnął go i mówi, co ty, bracie, taki jesteś, jakiś taki niewyraźny, taki, nie śmiejesz się? Wiecie, jak to w Kościele Zielonoświątkowym, wszyscy są uśmiechnięci tacy od początku. A ten prezes mówi, daj mi 100 dolarów, to się uśmieje. A on mówi, słucham? Mówi, daj mi 100 dolarów. Mówi, pobłogosław mnie jakoś, daj mi coś. Jakie to jest szokujące. A przecież to jest w ogóle wyciągnięta ręka miłością, o miłość. Daj mi coś. Zobaczcie, co w głowach jest u ludzi. Takie zachowania się szykanuje w takiej kulturze, w jakiej my żyjemy. Jakim prawem? Mówię, prawem Bronxu. Jakim prawem? Tym prawem, o którym tu mówię. To jest właśnie to prawo. Podstawą dawania jest siew w Królestwo Boże. Siejemy nie byle gdzie. Niektórzy ludzie myślą w kościele, ja byle gdzie będę dawał pieniądze. Pójdę, dam na Orkiestrę Świątecznej Pomocy pieniądze. Nie. Nie siejemy w Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bo Jerzy to nie jest brat nasz. Dobrze. Siejemy w królestwo, nie w Jerzego.
Królestwo. Po pierwsze, siejemy tam, gdzie przyjmujemy życie. Tam, gdzie płynie do ciebie życie, tam siejesz. Tam, gdzie życie płynie, pamiętaj. Bo tam, gdzie siejesz, stamtąd przychodzi zwrot. Rozumiesz? Siejesz w życie. Tam, gdzie jest życie, gdzie płynie do twojego ducha życie. Po drugie, siejesz tam, gdzie się karmisz słowem i miłością. Tam siejesz. Nie siejesz gdziekolwiek. Ludzie mówią, zaniosłem gdziekolwiek pieniądze. Ja mówię, nie gdziekolwiek. No jak gdziekolwiek zaniesiesz pieniądze? No jak możesz zanieść pieniądze gdziekolwiek? A tam to też są bracia. Ja mówię, tak, ale tamci bracia mówią, że języki przeminęły z epoką brązu. Nie możesz dać tym braciom pieniędzy, bo oni za te pieniądze dalej będą się szerzyli swoją doktrynę, że już nie ma darów duchowych. Proszę cię. No, no nie możesz im dać tych pieniędzy. Mimo, że to bracia. Ale ci bracia mają pokrzywioną doktrynę i niosą śmierć, a nie życie. Zamienili moc na humanizm i nazywają to miłością. Rozumiecie? To tam się nie sieje. Ok? Nie siejemy w takie miejsce. Dalej. Siejesz swoją służbę. Służbę, w której jesteś zaangażowany. A więc tam, gdzie życie, tam, gdzie się karmisz słowem i miłością i siejesz swoją służbę. A po czwarte, tam, gdzie indywidualnie objawi cię Bóg. A to jest czwarte miejsce zawsze. Te pierwsze trzy elementy to jest standard. Tak? To jest standard. Jak dajesz? Nie ma prawa dziesięciny, bo to jest nieprawda. To się tak nazywa. Ale nie istnieje coś takiego, że ktoś musi przynosić dziesięciny, bo to jest bzdura. Dziesięcina to jest coś, co zostało określone w Starym Przymierzu jako punkt wyjścia. Oddziel co dziesiątą owcę, oddaj co dziesiąte winogrono, rozumiesz? Oddaj w ogóle wszystko co dziesiąte. I oni tam stali w ogóle i tymi kijami mierzyli. Proszę ciebie, dziewięć, dziesiąta dla kapłana. Dziewięć owiec, dziewięć kozłów dla mnie, dziesiąta dla kapłana. Wszystko, oni dziesięcinę ze wszystkiego dawali. Rozumiesz? Wszystko dzielili na dziesięć części. Kasa jakoś zarobi dziesięć. I tego powstała formuła dziesięciny. Natomiast dziesięcina to jest dobry punkt wyjścia. Nie traktujemy tego jako prawo. Rozumiesz? Bo tak naprawdę nie możemy tego w ten sposób potraktować, bo jeżeli my wiemy, że my wszystko mamy od Boga, to też wszystko mamy dla Boga. A więc formuła dziesięciny, ona nie istnieje, jest stocina dzisiaj. Dzisiaj wszystko, co mam, kładę przed Tobą, Panie. Kładę życie swoje, kładę czas. Rozumiesz? Ja nie oddzielam dziesiątej części swojego życia dla Pana. Bo ja nie żyję pod prawem, tylko pod łaską. To oddaję 100%. 100%. Rozumiecie, o co tu chodzi? 100% życia. 100% pieniędzy. Przecież tak naprawdę my z Agatą, ja robię, my mamy jakiś system podziału finansowego, ale uwierzcie mi, ja w ogóle, ja mam problem pewnego rodzaju, jeżeli chodzi w ogóle o taki dokładny podział pieniędzy, tak? Bo ja nie wiem, gdzie się kończy moja służba, gdzie zaczyna prywatne życie. No ja nie wiem na przykład. Jak ja mam to obliczyć? Co to jest moje prywatne życie? Pytanie, czy te gacie to jest moje prywatne życie, czy to jest życie w służbie? No bo jak nie będę miał tych gaci, no to co ja przyjdę z gołym tyłkiem na usługę? Ja nie wiem, czy to było dobrze odebrane przez różne kręgi. Znaczy przez pewne to pewnie nie byłoby problemu, nie? Ale przez pewne nie. Te pytanie, czy ja mogę sobie kupić za pieniądze spodnie, czy nie mogę sobie kupić? Czy to jest prywatne, czy to nie jest prywatne? Ja sądzę, że to nie ma tak w życiu w Nowym Przymierzu, rozumiecie? Że to ciężkie jest. Jadę na usługę gdzieś i teraz zatrzymam się kupić sobie hot doga, to czy to jest prywatne, czy to nie jest prywatne? Czy ja jestem w służbie, czy to jest służebna parówka, czy nie służebna? Rozumiecie? Bo my możemy się tak bawić w to wszystko, ja nie wiem. Nie wiem, czy jak ty sobie postawisz dom i teraz będziesz tam zapraszał ludzi, cały dom będzie ludzi, to czy to jest prywatny dom, czy dom w służbie? Jaki to jest dom? A przecież wiesz, jaki będziesz miał dom. Im większy dom, tym więcej ludzi. Taka prawda jest. Ja do chrześcijan mówię, chcecie mieć wielkie domy? No, i mówię, będziecie mieć dużo ludzi w domu. Będą wam spać na materacach, po łóżkach różnych.
Normalnie możesz zaprosić jedną osobę, tak zaprosić 15, jest pięknie. Rozumiesz? Im większy dom, tym więcej ludzi ci wejdzie. Fajnie. Rozumiesz? Im więcej samochodów będziesz miał, tym więcej ludzi będzie nimi jeździć. Po prostu. Wiesz, jak w komunie będziemy żyli całe życie, skazani człowieku na kościół. Także to w ogóle pytanie, gdzie jest granica? Ja nie wiem, czy jest. Bo jeśli serce oddane dla Boga, tak? To wszystko oddane dla Boga. I nie przynoszę tam dziesięcinę. Pasterze się brutto czy netto oddaje dziesięcinę? Bo ci strzelę, może zobaczyć. On ma dylemat, człowieku, czy brutto, czy netto. Ja pogotuj! Pogotuj z tego pytania, ty! Czy on brutto, czy netto? Bo on nie wie. No na litość boską. Gdzie serce twoje jest? Gdzie jest serce twoje? Że ty odliczasz w ogóle, człowieku, wiesz, co do grosza odłożysz przez ciebie i przechodzi koszyk, przez ciebie, ja mówię 20 groszy, ktoś rzucił, ja mówię, ty! Kto to rzucił 20 groszy? 20 groszy? No po co 20 groszy tam rzucić jest? Co, zrób dwie dziurki, zrób guzik do spodni. Co to jest, człowieku? No to bez przesady. No człowieku, no, rozumiesz? Jakżeż można taki numer zrobić? Gdzie serce tego człowieka jest, że on 20 groszy tam rzucił? Ja rozumiem, jak prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, w porządku. Ja to rozumiałem. Wtedy tak. Ja tych ludzi uczyłem od początku, rozumiesz? Mówię, siejcie w królestwo. No to oni te grosze wyjmowali, człowieku, co tam mieli, wszystko rzucali w ten koszyk. Nie, mówię, i dobrze. Nie będzie wam Bóg błogosławił. Płakałem później, siedziałem, słowo honoru. Bo mnie emocje nie wytrzymywały, wiecie? Ale ja wiedziałem, że tylko tak mogę tych ludzi pociągnąć do tego, żeby mieli cash w życiu, rozumiecie? Wiecie, na co z tych pieniędzy, co to z tych pieniędzy było, co oni tam mieli? Na co to starczyło? Na waciki? Rozumiecie? Killer. Ale wiedziałem, że muszą się nauczyć dawać. Bo dawanie sądzi posiadanie. Kiedyś jeden usługujący, jak przyjechał do nas, tam zaprosiłem takiego usługującego, jak mu kolektę zebrałem, ja tam miałem kasę dla niego zawsze, nie? Jak mu zebrałem kolektę, to się rozpłakał. Ja mówię, ludzie cię błogosławią, mówisz, dali ci wszystko, co mają. A więc dziesięcina to jest rzecz jakby podstawowa. To jest coś, co jest początkiem. Początkiem. Zaczynasz dawać od dziesięciny. Zaczynasz dawać. A dalej lecisz według tego, jak możesz. Zasada jest jedna. Hojnie. 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 Im hojniej, tym lepiej. Tak? Im hojniej, tym lepiej. I na końcu kilka słów na temat podstawy gospodarowania finansami, jeżeli chodzi o dawanie. Po pierwsze, niestety, ale muszę wam powiedzieć, żebyście płacili podatki. Jest to dla mnie dosyć bolesne, ale płacił was zamkną. Jezus też. Bo się do was przychrzali, żeby nie płacić. Nie ma żadnej idei do tego, ponieważ wiemy, że jesteśmy okradani przez to państwo. Ponieważ jak mówi Słowo Boże, 10% dla księcia jest napisane, a nie 60%, jak nas okrada kraj nasz cudowny. Ale płaćcie podatki. Tak. Nie ma wyjścia. Albo emigracja. Po prostu. Po drugie, siejcie w królestwo, czyli zaczynajcie od dziesięciny. A więc jeżeli ilekolwiek zarabiacie, jakkolwiek macie dochody, najpierw zapłaćcie wszystkie podatki. Następnie przynieście dziesięcinę. Następnie pokryjcie wszystkie wasze rachunki. A następnie rozwój osobisty. I tak wygląda gospodarka w podstawowej wersji. Nie na odwrót, nie na opak, nie dziwnie. Duch Święty cię czasami może poprowadzić inaczej, ale na precedensach się nie buduje.
Może powstać jakiś precedens. Ja miałem precedensy, miałem różne historie takie w życiu. Różne były rzeczy. Ale zasady są zasadami, budujemy na zasadach. To jest najlepsze i najbezpieczniejsze. Nigdy nie straciłem na tym, że dawałem. Nigdy. Dajemy ludziom pieniądze. Mamy w ogóle... My tak prowadzimy na przykład gospodarkę finansową w Warszawie, w kościele, że... Znaczy, w naszej służby, opowiem tak, to nie chodzi tylko o kościół w Warszawie, ale o naszą służbę, moją i Agaty, że odkładamy osobne pieniądze dla ludzi służb. I my dajemy ludziom służb pieniądze, nie? Po prostu. Wiecie, my nie zapraszamy, bo różnych ludzi, bo to są bardzo jakieś rzadkie rzeczy, że kogoś tam zaprosimy. Zresztą jak kogoś zapraszamy, to zawsze ktoś dostawał od nas takie pieniądze, że był w szoku, jakie dostawał. W szoku. Każda osoba, która kiedykolwiek u nas usługiwała, jak ja jej przyniosłem pieniądze, mówi: tyle? Ja mówię, no. Zawsze dostawali bardzo duże pieniądze na nas ludzie. Ale dajemy też pieniądze ludziom, którzy są w służbach. Dbamy o to, żeby nie brakowało ludziom. Ja marzę w ogóle o tym, żeby można było wsadzać ludzi na etaty. Żeby można było mieć etaty z ewangelistów. Tak? Chciałbym tego i myślę, że do tego dojdziemy. Natomiast dajemy pieniądze ludziom. Ludziom służby. Ja nie daję pieniędzy komuś, bo ktoś mówi, ja potrzebuję pieniędzy. Ktoś powiedział, w ogóle ubogich zawsze mieć będziecie. To w ogóle to zawsze będzie. Wiecie. To, że on dawno rozwiązał tą historię, wiesz o co chodzi. Jak ona przyszła, w ogóle ten olejek rozwala, w ogóle leje mu na stopy, a tutaj siedzą, że można było to sprzedać i rozdać ubogim. W ogóle Jezus, wiesz, wyluzowany, człowieku stópki podaje, żeby ona go tam masażyk, rozumiesz, tym olejem, wiesz, włosami wyciera i mówi, ubogich zawsze mieć będziecie, a mnie na jakiś czas, tylko to był mistrz świata. To jest kozak dla mnie taki, w ogóle wiesz, zero ciśnienia, że oni tam, wiesz, coś z humanizmem mu wyjechali, wiesz, nie, co ty? On mówi, to nie o to chodzi. Zawsze będą. Nie dajemy według potrzeb. Potrzeb zawsze będzie dużo. Zawsze. 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 Pisze kiedyś do mnie taka osoba, czy mógłbyś zapłacić za moje okulary? Na przykład, daję taki przykład, nie? Mówię, mógłbym. To prześlę ci numer konta. Ja mówię, prześlę, ale ja ci nie prześlę pieniędzy. Ale czy powiedziałeś, że mógłbyś? Ja mówię, że mógłbym, ale nie mam wewnętrznego prowadzenia na razie żadnego. Mówię, ja mam propozycję do ciebie. Zapłacę ci za bilet do Warszawy, przyjedź, uzdrowimy ci oczy. Nigdy się nie odezwałem więc. Nigdy. Rozumiecie? Ja mówię, nie ma problemu, ja ci za granicę zapłacę bilet. Kupię ci bilet na samolot. Przyjedź, uzdrowimy ci oczy. Nie. Więc zobaczcie, rozumiecie o co chodzi? Potrzeba to nie jest coś, co woła do nas, żeby dawać nam pieniądze. Dajemy pieniądze tam, tak? Gdzie jest życie, gdzie jesteśmy karmieni, siejemy w naszą służbę, siejemy tam, gdzie indywidualnie objawia Bóg, udzielamy ludziom służby, dajemy tam, gdzie to jest pożytkowane na Królestwo. A nie, bo potrzeba jest. Przyglądamy się na to wszystko i patrzymy, gdzie Duch Święty nas kieruje, bo wielokrotnie Duch Święty może cię skierować do tego, żeby jakąś sytuację zrobić. Kiedyś jeden pastor był bardzo czujny na to, też w kościele takim przebudzeniowym w Europie, lata temu. I Duch Święty któregoś dnia skierował go na pewnego chłopca w Indiach. Dowiedział się o pewnym chłopcu w Indiach, który potrzebował operacji. I na początku on był gotów w ogóle wysłać tam grupę ewangelistów, zapłacić za bilety, za hotele, żeby oni się o niego modlili. A Duch Święty do niego mówi tak. Nie wyślesz tam nikogo. Ty zapłacisz za jego przylot tutaj i zapłacicie za jego operację. No i co? Taki przypadek miał. Kupę ludzi uzdrawiali, wypędzali demony.
A dostał taką informację od Ducha Świętego. Opłacili mu całą operację, chłopiec został wyleczony, odesłali go z powrotem. Taki miał przypadek. Na tym się nie buduje, ale taki przypadek był. Ja jestem czujny na wszystko, wiesz, bo ja nie wiem, co się wydarza. Ja nie wiem, co się wydarza. Kiedyś Bóg miał taki pomysł, że do Ozeasza powiedział, żeby sobie prostytutkę za żonę wziął. Ja nie wiem, co się wydarza. Wiesz o to, taki pomysł nagle z nieba przychodzi. Tam Gomera tutaj stoi na rogu, taka dziewczyna, tak? Za żonę sobie weźmiesz, jeszcze dasz jej dwoje dzieci, ci się urodzi, synowi dasz na imię nie mój lud, a córce nieumiłowana. No i to zamiatane w życiu. Ty. Żona prostytutka, dzieci przeklęte. Ozeasz się ustawił, dobrze. Sam początek służby proroczej. Człowieku, koniec w ogóle. Dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, co z tego wyszło później. Ja nie mam pojęcia. Bo tam się skończyło ta księga Ozeasza. Tam nie wiemy, co on dalej tam miał w tym wszystkim, nie? Ale mamy takie coś, no ale się na tym nie buduje. Bo Bóg nie przychodzi do ciebie, nie puka, tam prostytutka stoi, tam dla ciebie jest jedna. Bracie. Nie, tak nie działa. Ale trzeba być czujnym na to, że być może Duch Święty cię pokieruje gdzieś z dawaniem, gdzie możesz być tym zaskoczony. Dobrze, przyjaciele, chcę was zostawić z takim sobie materiałem do przemyślenia. Chciałbym, żebyście byli otwarci na to, co powiedział się do was. I niech to po prostu zaowocuje. Amen. Amen.